Dzień dobry wszystkim. Witam was ponownie. Dzisiaj chciałbym was zaprosić, siebie też zresztą pewnie, na połowianie szczupaków. Może uda nam się coś złowić, może nie. Kto to wie? Naturalnie. Natura. Natura nam sprawia figle. W każdym razie jest 30 października, godzina 6:45. Jestem tutaj od 2 godzin. Wędki zarzucone. Mam dzisiaj 3 wędki. Wszystkie 3 wędki są na trubki. Tak to u nas wygląda. Co będzie się działo, jak będzie się działo, to będziecie widzieć, bo jeśli będzie jakakolwiek akcja, to na pewno będę włączał kamerkę, żebyście to widzieli. Mam nadzieję, że tak będzie, bo przecież to nie ode mnie zależy, nie? Ode mnie zależy tylko w 50%, po prostu wrzucić zanętę czy tam przynętę do wody i czekać, tak? A drugie 50%, może nawet bym powiedział więcej jak 50%, to jest ryba, która nie do końca chce współpracować, nie? Będzie głodna, przyjdzie, nie będzie głodna, nie przyjdzie. No słuchajcie, na razie jest jeszcze ciemnawo, więc nie będę nic nagrywał. Jak zrobi się jasno, to sobie usiądę przed kamerką, coś tam sobie poklacham i tak dalej, nie? A póki co, to zobaczcie sobie, jakie dzisiaj mamy widoki, bo jestem dzisiaj na pięknym, dużym jeziorze. Bardzo ładne. Tutaj akurat, gdzie jesteśmy, to jest taka mała miejscóweczka tak naprawdę. Mgła jest nad wodą, jest duża mgła. Dość ładnie to wygląda. Od dobrych 30-35 minut strasznie mi tutaj ptaki nadają. Pozlatywały się ptaki i buszują nad tą wodą, zlatują się, budzą się. No jak na razie tylko budzą się na wodzie ptaki, nie? Nie słychać, żeby ryba chodziła, nie widać za bardzo, żeby ryba chodziła. Chociaż tam jakieś oczka się pokazują, bo tego na kamerze nie widzicie. Ale ja na pewno to tutaj widzę. Nie ma za dużo jeszcze. No zobaczymy, no na razie jest, mówię, jak dochodzi 7 godzina, jest ciemno, mamy czas zimowy, więc zobaczymy, czy coś będzie, jak się troszkę jaśniej zrobi, nie? No. Także będzie jasno, będziemy dalej sobie rozmawiać. No więc co? Zrobiło się jasno. Można już coś pogadać. Więc postanowiłem sobie usiąść przed tą kamerą i z wami porozmawiać. A w sumie dialog prowadzić, taki może nawet monolog. O! Dlaczego? Dlatego, że siedzę tutaj parę godzin. Standardowo, tradycyjnie, jak w tym roku zresztą. Nic się nie dzieje zbytnio. Jakoś tak. Ten rok mam strasznie cienki, jeśli chodzi o wyniki wędkarskie. I całe szczęście się kończy. Ale niemniej jednak cały czas mam tą nadzieję, nadzieja nigdy nie umiera, że przyjdzie ta ryba, przyjdzie ten jakiś tam swoisty wynik, jakiś tam swoisty sukces. No nie wiem, no dzisiaj poławiam szczupaki, bynajmniej mam taki cel, złapać szczupaka. Mam 3 wędki zarzucone, wszystkie 3 wędki mam zarzucone na trubki, 2 wędki leżą na gruncie po bokach. Po środku jedna wędka leży sobie na spławiku. Mam około 1,5 metra spuszczony ten tego trubka w dół, więc sobie tam pływa. Nie ode mnie to zależy. To co mogłem, to zrobiłem. Resztę trzeba poczekać. Słuchajcie, jak to wygląda u mnie? Dlaczego, mógłby ktoś się spytać, dlaczego masz 3 wędki, chłopie? No dlatego, że mogę. U nas w klubie, tutaj gdzie jestem, możemy mieć 3 wędki. Nie jest to dużo, nie jest to mało. Są kluby, w których można mieć 4 wędki. Są kluby, w których można mieć tylko 2 wędki. U nas akurat w klubie można mieć 3 wędki. Tak też mam 3 wędeczki zarzucone. Na tyle mi pozwalą przepisy. Więc dlaczego nie skorzystać, prawda? Klub, w którym jestem, jest to ASV Wejzel. Tak się to nazywa. W skrócie, w pełnej nazwie jest to Angelsportverein Wejzel, czyli miasto Wejzel. No, w przetłumaczeniu na polski jest to po prostu klub wędkarski Wejzel. I tak to wygląda. Co bym chciał wam powiedzieć? Na pewno chciałbym powiedzieć, że mimo tego, że jest wielka moda na to, mimo tego, że jest to poniekąd wymuszane i poniekąd ludzie chcą to oglądać,
to na pewno na moich filmikach nie zobaczycie, jak wypuszczam ryby. Dlaczego nie zobaczycie, jak wypuszczam ryby? Naturalnie jem. Dlaczegoż by nie? Pewnie. Ale nie o toż tu chodzi. Chodzi o to, że przepisy niemieckie mówią, bynajmniej tutaj u mnie, gdzie jestem, w tym rejonie, przepisy mówią, że kategorycznie jestem zobowiązany zabić każdą rybę po złowieniu, która ma wymiar i która nie ma okresu ochronnego. Więc jeśli ryba nie ma okresu ochronnego, jeśli ryba ma wymiar, po prostu muszę ją zabić. Jeśli tego nie zrobię i ktoś to podpatrzy, że wypuściłem rybę, jeszcze nie daj Boże to nagra i złoży na mnie skargę, niestety przepisy w Niemczech są takie, że zostanę ukarany. Więc z racji tego nie będę pokazywał, co się dzieje z moimi rybami nadal. Musicie mi po prostu wierzyć, że czy to jest mała rybka, czy to jest duża ryba, czy to jest karp, czy to jest sum, czy to jest nie wiadomo jaka ryba. Każda ryba, która zostanie przeze mnie złowiona, każda zostanie przerobiona na kotlety. Niestety. Kotlety są najlepsze. Słuchajcie, tak to bywa. Po prostu nie będę pokazywał, czy tą rybę wypuszczam, czy tą rybę biorę ze sobą. Bo nie tak to, nie tak to wygląda, bo nie chciałbym sobie kłopotów narobić. Po co mam sam na siebie nagrywać po prostu dowody zbrodni, nie? To nie jest tak, że ja nie biorę ryby. Pewnie, że biorę, dlaczego by nie? Jem ryby, moja rodzina je ryby, więc czasem jest tak, że bierzemy te ryby i sobie zjadamy. Czasem bierzemy i rozdajemy, czasem nie bierzemy. Problem jest taki, że nie mogę tego pokazać. Nie mogę pokazać, że ryby nie biorę, no bo po co? Przepis tutaj jest taki o tyle dziwny, że z tego, co się orientuję, bo nawet nie wiem dokładnie, ale z tego, co wiem, to nie mogę ryby niechcianej, którą po prostu złapię i nie chcę jej zjeść, no bo nie chcę, nie? To nie mogę tej ryby po prostu wypuścić, bo ja tej rybie zrobiłem krzywdę, ja tą rybę zestresowałem. Tutaj zieloni sobie wymyślili, że taką rybę trzeba zabić, bo ona cierpi. Trzeba tą rybę zabić i jeśli ja nie chcę tej ryby, to mam ją zabić, pokroić na kawałki i zakopać do ziemi. Czy jest to normalny przepis? Moim zdaniem nie. Zdaniem wielu wędkarzy też nie. Zdaniem zarządów klubów tym bardziej nie. Bo wszyscy by chcieli mieć tych ryb jak najwięcej w wodzie, a tak nie można. Jest wielkie grono wędkarzy, którzy wypuszczają te ryby i tak naprawdę chwała im za to, no bo po cóż te ryby wszystkie zabijać? My chcemy łowić, my chcemy mieć te ryby w wodzie. Bardzo mi się podobają te takie nowe w Polsce wody, które zaczynają powstawać, które gdzieś tam zaczyna się być to takie modne robić, te wody no kill. No kurczę, no ludzie święci, no jesteśmy wędkarzami, nie jesteśmy myśliwymi. I takie wody są jak najbardziej wskazane, te wody powinny być przerybione, może nie tyle przerybione, co stan ryb w tych wodach powinien być stosunkowo wysoki, żeby było stosunkowo łatwo tą rybę złapać, nacieszyć się tym wędkowaniem, nacieszyć się na spławiku, nacieszyć się na gruncie i tak dalej. Złapać taką rybkę, wypuścić tą rybkę, przyjść następnym razem znowu złapać. Po tobie przyszli, nie wiem, 5, 10, 100 innych wędkarzy, tak samo by złapali. No słuchajcie, świetna sprawa. No na pewno lepsza sprawa od takiej jak dzisiaj, kolejny raz zresztą, że przychodzę nad wodę, przyszedłem tutaj, nie wiem, o 4 rano, jest godzina bodajże 8 rano, po 4 godzinach ani drgnęła mi ani jedna wędka. Żadnego brania nie mam, żadnego życia nie widać na tej wodzie tak naprawdę, bo życie to jedynie ptaki, jeszcze raz ptaki. Cały czas hałasują, biegają, skaczą mi tutaj po tej wodzie, pływają, kłócą się. No ale kurczę, no przecież ja tutaj nie przyszedłem ptaków złapać, prawda? Przyszedłem sobie złapać jakąś rybę, ale cisza, jest totalna cisza. No tak, no nie umiem łapać, prawda? No jest może coś w tym, że nie potrafię, ale nie tak do końca. No cóż więcej można zrobić, jeśli tylko zarzucić wędkę i czekać, prawda? Owszem, można wybrać miejsce, można wytypować sobie miejscówkę, można wybrać sobie przynętę, można wybrać sobie metodę, ale metoda. No tak, miejscówka jak najbardziej ma to sens. Przynęta, no jak najbardziej ma sens, bo musimy wiedzieć, na jaką rybę chcemy iść. Metoda?
No teoretycznie też ma sens, prawda? Tylko, że cóż metoda ma wspólnego z poławianiem ryby? No a to, że na przykład moją metodą dzisiaj jest wędkowanie gruntowe na trupka. Tam jednego sobie położyłem całkiem na gruncie, drugiego podniosłem pół metra od gruntu, bo tutaj jest roślinność. A trzecią wędkę na inną metodę poławiam, czyli na spławie. Co za tym idzie? Idzie za tym, że łapię tak naprawdę ryby w trzech płaszczyznach. Są tutaj szczupaki, są tutaj węgorze, które w zasadzie już chyba nie żerują teraz. Może na pewno nie tak jak powinny. Są jesiotry, są sumy, chociaż sumy też już chyba powoli spać idą. Ta woda nie jest aż taka zimna jeszcze. Więc teoretycznie są sandacze, więc teoretycznie jest tutaj duża taka gama drapieżnika, która mogłaby mi spróbować tego mojego trupka zjeść. Jaki jest problem? Problem jest taki, że no kurczę, że tych ryb w tej wodzie, akurat w tej wodzie, gdzie my jesteśmy tutaj, w tej wodzie tych ryb strasznie mało. Tutaj są ryby. Może nie inaczej powiem. Nie strasznie mało, ale tak jak my to tutaj mówimy, każda ryba ma mieszkanie czteropokojowe. Tyle miejsca mają tutaj ryby. Jest dużo ryby, aczkolwiek to jezioro jest bardzo wielkie. To gdzie ja tutaj jestem, to co wam tutaj z rana pokazywałem, mniej więcej jak to wygląda, pokażę wam jeszcze za chwilę znowu, to jest tylko zatoczka z całego jeziora. To jezioro jest bardzo wielkie. Idąc tym jeziorem dookoła, to jest taka dookoła ścieżka zdrowia, ta ścieżka zdrowia liczy sobie 7 km. Dookoła jeziora tylko. Więc 7 km dookoła jeziora jest to kawałek drogi, nie? Więc jezioro nie jest małe. Jezioro, problemem tego jeziora jest to, że jest bardzo szybko głębokie. Tutaj są od razu takie spady. To jest stare wirowisko i nie ma tutaj płytkich wód teoretycznie, nie ma tutaj płytkich takich miejsc. Od razu są spady, od razu jest głębokość 5, 6, 8 metrów. Najgłębsze miejsce w tym jeziorze to jest 19 metrów. Kawałek dalej jest taki rów nawet, bo nawet to jest rów chyba po starej rzece, bo tutaj kiedyś rzeka przepływała. Przepraszam, że tak zerkam, ale tak patrzę sobie, co tam się dzieje na tych wędkach od czasu do czasu, bo może akurat coś tam przyjdzie. Kto to wie, nie? Nie wiem, jest to mój drugi filmik dopiero, więc też sukcesów na tych filmikach nie ma. Myślę, że będzie więcej filmików, będą pokazy, będą pokazane jakieś tam rybki złowione przeze mnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No idea kręcenia wyszła niedawno. Zabrać się za to zabieram, aczkolwiek ciężko jest się zabrać, jeśli się nie... Znaczy, muszę się przyzwyczaić do tego, że za każdym razem jadąc na ryby muszę zabrać kamerę, muszę ją rozłożyć, muszę wszystko nagrywać. To jest później kwestia przyzwyczajenia, żeby to tak wychodziło na stałe. No cóż, wracając do tematu wypuszczania ryb. Jak mówiłem, nie będę tego pokazywał, nie chciałbym sobie gdzieś tam sam sobie krzywdy jakiejś tam zrobić finansowej czy coś takiego. Na pewno jest tak, że w dużej mierze kontrolerzy, jeśli są z klubów wędkarskich i tak dalej, przymykają oko na to. Na pewno jest tak, że nawet z urzędu czy z wodnej policji, która tutaj robi kontrolę na rzekach płynących i tak dalej, nawet oni są w stanie przymknąć oko na to. Są to ludzie tylko. Niestety, jeśli by poszło zgłoszenie na takie coś, jeśli by ktoś miał jakiś dowód na to, że wypuszczam rybę, no to już jest zgłoszenie, to już jest od osoby trzeciej i to by nie poszło płazem. Więc nie będziemy tego pokazywać, ustalamy, że wszystkie ryby idą na kotlety. Tak będzie najlepiej i spoko. Co do moich technik dzisiejszych, no słuchajcie, mam dzisiaj wybitne techniki, bo łapię na bombki, łapię na spławik, używając do tego wędek tak zwanych feder. Dlaczego? Dlatego, że mam takie wędki, na których mam plecionki. Tutaj są duże ryby. Tutaj trzeba się liczyć z tym, że albo weźmiesz szczupak 50 cm, albo weźmiesz szczupak 1,30 m. Bo takie okazy tutaj chodzą, takie okazy. Jeden z takich dużych okazów w zeszłym roku miałem na wędce. Niestety miałem za słaby zestaw.
Z mojej winy nie będę mówił jakiej, bo to aż wstyd. Niestety ryba się zerwała. Dziś wziąłem sobie wędki, na których mam plecionki. Z uwagi na to właśnie, że są tutaj, potrafią być tutaj duże ryby. Chciałbym być bardziej przygotowany i dlatego wziąłem sobie wędki takie, a nie inne. No nie posiadam też 100 wędek różnych na 100 różnych metod, bo po prostu nie stać ludzi na to. Mnie tak samo. Żona później by na mnie krzyczała, nie wiem, psy na mnie wieszała, że mam całą piwnicę wędek. Jeszcze na szczęście piwnicę mam na tyle dużą, że nie mam całej piwnicy wędek. Więc dajemy radę. Aczkolwiek nie mam ochoty, nie mam zamiaru kupować na każdą metodę, na każdą rybę, nie mam zamiaru kupować zestawu 3 wędek, bo mija się to z celem, nie? Bo człowiek ma inne wydatki, chciałby wiele innych rzeczy sobie kupić i sprawić i tak dalej, więc myślę, że nie ma to przeciwwskazań, no, żeby używać takiej wędki do innej metody. Dlaczego żeby nie? No co to znaczy wędka feeder? No jest to wędka na metodę tego zdrgającą szczytówką. No dlaczego? Dlatego, że ta szczytówka jest specjalna. Jest to szczytówka, która drga, jest to szczytówka cieniutka, bardziej taka maczowa. Niemniej jednak nikt nie powiedział, nawet w instrukcji tej wędki nie pisało, że nie mogę poławiać na inną metodę, więc skoro nie pisali, to będę poławiał, a dlaczego by nie? To jest tylko i wyłącznie moja indywidualna sprawa, jak ja te wędki wykorzystuję. Wiem, że mogą się pokazać ludzie po drugiej stronie mojej kamerki, że będą myśleć, uważać, pisać, że o, głupi idiota i tak dalej, bo używa wędki przeznaczonej nie do tej metody, że po co mu, tak jak na przykład tutaj mam wiszącą bombeczkę, po co mu bombka, skoro ma drgającą szczytówkę? A właśnie po to, żeby mieć. Po to, że tak sobie chcę, tak sobie mam i koniec. To, że to jest drgająca szczytówka, nie znaczy, że tak to musi być. To, że drugą drgającą szczytówkę wybitnie zrobiłem na spławik, też nie znaczy, że tak nie może być, prawda? Jest zarzucone i jest zarzucone. Działa to tak, jak ma być, działa to tak, jak ma być. Jak ryba weźmie, to przecież tą rybę zatnę i wyciągnę, prawda? Bo tylko o to tu chodzi. To ta sama szczytówka w tej wędce feeder, czy w tej metodzie, ta sama szczytówka to jest po prostu tylko jakiś tam dodatek, który nawet się sprawdza zresztą, nie powiem, że nie, żeby pokazywać te brania. W jakichś tam specjalnych warunkach, jakichś tam poławianiu na koszyk i tak dalej, na sztywną żyłkę, jak najbardziej się to sprawdza. No ale w momencie, kiedy ja łowię na dzień dzisiejszy drapieżnika, próbuję złowić i mam wszystkie wędki ustawione na kołowrotku na wolny bieg, więc samoistnie nie jestem w stanie tej szczytówki naciągnąć na tyle, żebym widział te brania. Z drugiej strony to branie szczupaka to nie jest branie płotki, prawda? No każdy wędkarz, który spotkał się już na swojej wędce z braniem szczupaka, wie, jak to wygląda. Z reguły są to mocne uderzenia, są to agresywne uderzenia. Z reguły są to na pewno odjazdy, bo ta ryba próbuje z tym uciec, przestawić się w spokojniejsze miejsce, żeby sobie tą rybę ustawić, przestawić w tym pysku do połknięcia. Więc jak najbardziej jest niewskazane, żeby poławiać taką rybę na zamkniętym kołowrotku. Kołowrotek musi być otwarty w jakikolwiek sposób, czy na hamulcu przednim, a na hamulcu tylnym, czy na kabłonku. Niemniej jednak na wolnym biegu, jakimkolwiek musi to być, bo ryba musi swobodnie wyciągać żyłki. Przy swobodnym wyciąganiu żyłki, no jak ktoś mi powie, że jest w stanie ustawić szczytówkę tak, żeby to działało i funkcjonowało tak, jak powinno, no okej, no niby ma rację, ale nie tak do końca, po prostu jest mi to niepotrzebne. Ustawiam sobie wolny bieg, wieszam sobie bombeczkę na żyłkę i święty spokój, prawda? Nie ma znaczenia, jaka wędka do tego jest. Wędka. Używam wędek twardych, stosunkowo z akcją końcową najczęściej. Takie wędki mi najlepiej się sprawują w moich rękach, takie wędki najwięcej radości mi dają. To są wędki, przy których trzeba pracować dużo więcej. Osoby, które próbowały różnego rodzaju wędek, na pewno zdają sobie sprawę z tego, jak to wygląda.
Mam kolegów, którzy łowią na bardzo miękkie wędki, dosłownie na miękkie, na gumowe wręcz. Powiem wam szczerze, że teoretycznie jest dużo łatwiejsze poławianie, bo nie trzeba pracować rękoma. Przy ustawieniu kowrotka na hamulcu, przy nawet troszkę ciaśniej, przy złowieniu troszkę większej ryby, ta wędka sama pracuje, nie trzeba nic robić. Po prostu trzymać wędkę, kręcić kołowrotkiem i ta wędka się ugina, amortyzując każde próby wyszarpania się przez rybę. Wędki twarde, z akcją końcową, szczytową, mają to do siebie, że każdą taką próbę szarpnięcia trzeba zredukować samemu, popuszczając wędkę w dół, do góry i tak dalej. Ja się tak nauczyłem i powiem wam, że rok temu dostałem od kolegi w prezencie wędkę, bardzo fajną wędkę, 6-metrową, taką typową maczówkę na spławiczek. I bardzo fajnie mi się na tą wędkę łowiło do momentu, dopóki nie złapałem dużego leszcza. W momencie, jak złapałem leszcza, nie wiem, 3-4 kilo ten leszcz miał, okazało się, że nie potrafiłem sobie z nim poradzić, bo nie jestem nauczony łowić na tak miękkich wędkach. Jest to bardzo miękka wędka. Ta wędka się wygina dosłownie na pół kole. No dla mnie to była porażka, tragedia, bo jak nie łowię na takie wędki, to nie potrafię. No nie potrafiłem sobie tej ryby do podbieraka podebrać, bo ona mi uciekała na tej wędce. No nie umiałem tej wędki wyczuć. Tak od tego czasu postanowiłem, że tą wędkę chowam na piwnicy, wyciągam swoje stare, znaczy stare w sensie swoje sprawdzone wędki i tak sobie poławiam na te moje wędki takie twarde. Co do trupków tutaj, które dzisiaj zastosowałem, mam dwa małe trupki, niestety miałem jednego małego i dwa większe, ale przy zarzucaniu jeden zestaw mi się zerwał. Taktyka jest moja taka, że na wędce ze spławikiem zastosowałem 20-parocentymetrowego trupka, taką dość dużą, porządną płotkę. Mam nadzieję, że jakiś większy szczupak się na to skusi. A po bokach niestety pozostawiłem mniejsze trupki, około 10-15 cm. Mam nadzieję, że cokolwiek tam po prostu podejdzie, bo na tamte wędki niekoniecznie czekam na szczupaka. Są też inne drapieżniki, które mogłyby się skusić. No jak to wygląda? No wygląda to tak, że cisza, jeszcze raz cisza. Słuchajcie, w tym roku u nas nie wiem, co się stało, ale to jest od samego początku, już od wiosny. Rozmawiam z wielu wędkarzami, którzy łowią tutaj na różnych wodach, nie tylko z wędkarzami z naszego klubu i wszyscy mówią, że jest po prostu ciężko. Ten rok jest wybitnie ciężki. Ale jest coś w tym, bo w tym roku jest wybitnie wysoka woda u nas. Wszędzie, w zeszłym roku było bardzo niski stan wody w rzekach i tak dalej, zresztą w Polsce też tak było. Był bardzo niski stan wód, w rzekach, w jeziorach był niski stan wód, po prostu te wody gruntowe też bardzo mocno opadły. I jakoś tam wyniki były w zeszłym roku dużo lepsze. W tym roku woda w wielu miejscach rzek, w wielu miejscach moich miejscówek jest praktycznie cały czas niedostępna, bo są tam zbyt duże prądy, zbyt duże wiry, jeśli chodzi o rzeki. Jeśli chodzi o jeziora, to po prostu nasze miejscówki są pozalewane, nie idzie tam dojść i nie ma jak tam poławiać. Więc mówię, rok jest taki jako taki skrajnie inny od zeszłego roku. Co za tym idzie? Za tym idzie prawdopodobnie też to, że ta ryba zmieniła jakiś tam swój tryb żerowania, swoje menu może zmieniła, może się po prostu poprzenosiła w inne miejsca, w miejsca dla nas niedostępne. Nie wiem jak to jest, nie wiem o co tu chodzi. No, wiele jezior jest takich, że nie ma czegoś takiego jak niedostępne miejsce, bo są miejsca dostępne, a mimo tego te ryby nie biorą. Te ryby chodzą, te ryby się spławiają, bo to widać. Ja wielokrotnie wędkowałem w tym roku na jeziorach, gdzie ryba naprawdę spławiała się i to niesamowicie mocno, a mimo tego nie brała, nie? I no mógłbym powiedzieć, że to moja wina, że coś robię nie tak, ale nie, mówię, rozmawiałem z wieloma wędkarzami i wielu wędkarzy mi mówi po prostu samo, że ten rok to jest wybitnie słaby.
Jaki będzie przyszły rok? Nie wiem, sprawdzimy za 2 miesiące już, nie? Bo już za 2 miesiące mamy nowy rok. U mnie sezon wędkarski się nigdy nie kończy i nigdy nie zaczyna, bo ja kończę wędkować w grudniu, zaczynam wędkować w styczniu, więc nie ma mowy o kończeniu sezonu, prawda? Bo z miesiąca, z kilku dni na kilka dni, no w zeszłym roku ostatni raz byłem na rybach 21 grudnia, bodajże czy 22, i następnego dnia jechałem na święta i wróciłem na początku stycznia, już 6 stycznia byłem nad wodą. Także przerwy zimowej w sezonie u mnie nie ma i nie będzie. No bo po co, nie? Trzeba tylko sobie dobrać odpowiednie realne metody do, czy tam realne sposoby połowu. Problem mam tutaj, bo wędkuję tutaj od kilku lat dopiero. Problem mam tutaj znaleźć zimowe łowiska, jeśli chodzi o płoć, o leszcza i tak dalej. Po prostu białej ryby, nie mam pojęcia, gdzie ona tutaj śpi, gdzie ona tutaj odpoczywa zimą, gdzie ona wegetuje. Na rzekach teoretycznie miejsca, w których powinny być te ryby, próbowaliśmy z kolegą obłowić, niestety ich tam nie było. Mówię w teorii. W praktyce się okazało, że teoria nie do końca się sprawdziła. Na tych jeziorach tutaj, gdzie jestem na przykład na tym, ciężko coś złapać w ogóle na przez cały rok. To jest jezioro zniszczone. To jest jezioro, które jest teraz w trakcie odbudowy. Przez wiele lat tutaj zostały te wody okradane, ten klub, przez zarząd. Zarząd brał pieniądze, nie zarybiał i tak dalej. Od kilku lat dopiero tutaj u nas na tych wodach jest nowy zarząd w naszym klubie. Na tych wodach jest odbudowa fauny rybnej. Niestety odbudowa jest moim zdaniem troszkę taka fałszywa, bo głównie zarybia się tutaj drapieżnikiem. No jak to wygląda? Wygląda to tak, że oczywiście w tym roku było dużo, bo w tym roku zarybili 3 tony, wpuścili tutaj 3 tony białej ryby, 3 tony płoci, leszcza i tak dalej, takiej mieszanki, ale do tego wpuścili 600 kg drapieżnika. No nie ukrywajmy, no co to jest 3 tony dla 600 kg drapieżnika? Ten drapieżnik swoje zje. To jest dużo drapieżnika już w tej wodzie, tutaj jest dużo drapieżnika, który się rozmnaża, bardzo dużo szczupaka tu jest. I jeszcze dopuszczać do tego drapieżnika, wiedząc, że tutaj jest bardzo niski stan ryby, no moim zdaniem głupota. Moim zdaniem powinno się wpuszczać jak najwięcej białej ryby, powinno się przez kilka lat nawet nie wpuszczać drapieżnika, żeby się ten rybostan odrodził i dopiero później wpuszczać sobie drapieżnika. Problem jest taki, że tutaj co drugi wędkarz to jest wędkarz, który chodzi tylko i wyłącznie na drapieżniki. I w tych klubach niemieckich po prostu ludzie szaleją na punkcie właśnie sandacza, szczupaka, okonia i tłuką to na spinningi, na wszelkiego rodzaju możliwe metody. No ale problem polega na tym, że zapomina się często o tych wędkarzach, którzy chodzą na białe ryby, zapomina się często o tym, że tą białą rybą też trzeba do porządku zarybić. W tym roku na pewno jeszcze będzie u nas zarybienie karpiem i to wam będę chciał pokazać, to będę chciał wam sfilmować, żebyście widzieli, jak to u nas wygląda. No i tak zobaczymy, no będziemy nagrywać te filmiki z tego mojego klubu, z tego życia klubowego, jak to wygląda i no i co? No i mam nadzieję, że będziecie mnie tam oglądać, mam nadzieję, że jakieś łapki w górę pójdą, że jakieś subskrypcje będą i tak dalej. No na razie zaczynamy, nie? Jak się coś będzie działo, to jeszcze włączę kamerkę na chwilę obecną. Odpocznę sobie, bo już mnie szczęka boli, więc nie będę gadał sam do siebie, nie? No a nim zakończę dzisiaj wędkowanie, nim pojadę sobie do Domciu, chciałem tak wam zobrazować. Tutaj teraz fajnie słoneczko wychodzi, ładnie tutaj wszystko widać, mniej więcej to moją miejscówkę. Miejscówka jest taka kamienna strasznie. Tutaj takie pożwirowe kamienie. Tutaj widać, jakie mniej więcej mamy rośliny u nas. To jest strasznie dużo tych roślin w tej wodzie. Popatrzcie, ja sobie nawet wejdę z wami do wody. Tak to wygląda.
Wszędzie dookoła są rośliny, gdzie by nie popatrzeć. One chyba teraz padają, od korzeni odchodzą i wychodzą nam na powierzchnię. Słuchajcie, tak to jest. To, co tutaj widać, to jest zatoczka. To jest tylko taka zatoczka z tego naszego jeziora. O, jest bardzo fajne miejsce tutaj. To mi się strasznie podoba. Czasem lubię tutaj przyjść sobie posiedzieć. Aczkolwiek mało na tą wodę chodzę, dlatego że tu jest strasznie ciężko tą rybę. I tak nie do końca człowiekowi chce się tutaj przychodzić. W każdym razie, tak to u nas wygląda. O, tam mamy najlepszego kolegę na świecie. Tak, gdzie on tam jest, zaraz go wam pokażę. O, tutaj jest, tak, tam płynie. Widzicie go tutaj? Tu, tam. O, zanurkował. To jest nasz najlepszy, ulubiony kolega. Niestety tych kolegów tutaj mamy w naszym rejonie, w naszych wodach, na naszych wodach. Kolegę tego pożeracza ryb mamy tutaj w sztukach tysięcy. Czasem jest na wodzie ich po 20, po 30 naraz. Tak to wygląda, jeśli chodzi o nasze wody tutaj. Znaczy o tą wodę, na której jestem. Jak wyglądają moje zestawy? Tu mam taki piękny, super roboty bombeczki. Proszę sobie zobaczyć. Bombka jak najbardziej wskazana. Taka kupiona, oryginalna bombka. Ona była nawet o tyle fajna, ta bombka jest, że jest otoczona czekoladą i najpierw można sobie zjeść czekoladę, a później można sobie coś tam dalej z tym porobić, nie? Ja tego używam akurat jako bombek, jako pojemniczków i tak dalej. Tu mam wędeczki. Jak wspominałem już, to są moje wędki Federa. Powiem wam, że to są wędki z Robinsona. Te Carbo Mix. Te są chyba z wyrzutem do 150 gram bodajże, zaraz wam powiem, bo nawet nie pamiętam. Tak, od 40 do 120 gram, 3,90 długie. Słuchajcie, to są moje oporne, toporne wędki, które zakupiłem na samym początku kilka lat temu. Są zużyte te wędki, jak widać. To są wędki bodajże 3-letnie, ale te wędki 3-letnie, one to, co one przeżyły, to jest masakra, nie? Słuchajcie, do tych wędek mam bardzo fajne kołowrotki. Kołowrotki Abugracja. Akurat na tym mam plastikową rolę. Uj, tak ciekawie wygląda ten kołowrotek. To są te same kołowrotki. Mam inne rączki, tylko mam pozakładane inne szpule, bo jedna jest aluminiowa i tak dalej, druga jest plastikowa. Słuchajcie, to są kołowrotki niestety bardzo mocno zużyte. Te kołowrotki mają również 3 lata dopiero, a wyglądają jak kołowrotki 20-30-letnie u innych wędkarzy. Dlaczego? Dlatego, że ten sprzęt, który tutaj mam, to jest sprzęt na ciężkie wody, na ciężkie warunki. Tutaj u nas warunków ciężkich nie brakuje i powiem szczerze, że bardzo polecam. I następne moje wędki gruntowe na pewno będą z Robinsona, z tej serii. Może nie Carbo Mix czy coś, ale na pewno tego producenta. O, mam telefon, więc na razie się rozłączamy. Słuchajcie, moi mili, ja niestety kończę tą zabawę na dzisiaj. Jest godzina 9, przyjechałem tutaj o godzinie 4, 5 godzin tutaj siedzę. Stosunkowo zimno, nic się nie dzieje, żadnego wrania. No nie wiem, może wybrałem złą miejscówkę, może zły dzień, może to płotka jest zła, którą tam założyłem. Nie wiem, coś może jest nie tak. W każdym razie, może po prostu ryby nie są głodne. Może te drapieżniki żerują w innym miejscu. Może. Może kiedyś uda mi się coś złapać. Może. W każdym razie nie widzę sensu, żeby dalej tutaj siedzieć. Więc zwijam się. Jadę sobie zobaczyć. Jest też pora na grzyby, więc jadę do lasu. Jadę zobaczyć, czy są grzybki. Mam tam jakieś tam swoje miejsce na grzyby. Jak coś będzie, to się pochwalę chociaż grzybobraniem, skoro rybobrania nie ma. No a tak w sumie, jeśli nic nam w lesie też się nie pokaże, to pozostaje mi tylko powiedzieć do następnego filmiku, do następnego zobaczenia. No i myślę, że będzie lepiej, nie? Że w końcu zaczniemy coś łapać. Może. Bo to może to najlepsze. To słowo jest w ogóle fajne. Może mi się uda. A, cześć wam, chłopaki.
No, moi mili, jak obiecałem, tak robię. Z ryb, jak wiadomo, jak mówiłem wcześniej, już uciekłem. Nic nie brało, nic się nie działo. Powiedziałem, że nie ryby, to grzyby. Pojadę zobaczyć, co się dzieje. Popatrzcie, jestem w lesie. Raptem może 5-7 minut przeszedłem 50 metrów. Oczywiście moje stare miejsca. Popatrzcie, co tutaj jest. Tylko jedno miejsce, jeden plac. Tyle grzybków. Popatrzcie, tak można brać, tak powinny brać ryby. Patrzcie, jakie piękne grzyby. Zdrowiutki, czyściutki, żadnego robaczka, no przepiękny, nie? No. Także ja żegnam się z wami do następnego razu. Łapię się za zbieranie grzybów. Jak nie ryby, to grzyby. Cześć wam!